każdy o tym dobrze wie, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Wiesz, gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Masz już sobie kogoś, kto będzie z tobą dzień i w noc. Wtedy ktoś odmieni twój los, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Dziś jesteśmy w oddziale Brzeg Dolny. Odwiedzamy utytułowaną hodowlę na szczeblu okręgu, na szczeblu Mistrzostw Polski, Jana i Doroty Benedykt. Witamy wszystkich hodowców. Witamy, witam również. Ja standardowo, z racji tego, że jestem u Pana po raz pierwszy z wizytą, chciałbym zapytać o pasję do gołębi, skąd ona się wzięła, kiedy ona się wzięła. Chciałbym o tym porozmawiać też ze względu na to, że już x lat do tyłu pamiętam, że Pan bardzo dobrze lotował i teraz możemy się spotkać i nadal ten poziom jest utrzymywany, dlatego skąd mieć w sobie też tyle pokładów, energii, też trzeba mieć dużą pasję do tych gołębi, żeby przez tyle lat cały czas jakby chcieć jeszcze lepiej. No gołębiami to się od dziecka interesuje, bo od szkoły podstawowej w domu tam ojciec trzymał, ale to takie były gołębie, no były, bo były, bo wszędzie u nas tutaj na wiosce prawie każdy trzymał gołębie. Ojciec pracował w centrali nasiennej, to przywiózł mi kiedyś dwie parki gołębi. Tak jakoś mi to te gołębie zostały. Po prostu później tu żeśmy się wybudowali z żoną. No i powstał gołębnik, jeden taki tutaj był taki, po schodach trzeba było wchodzić, to były początki. Gołębie były dosyć już fajne tam, bo pierwsze gołębie tam już się dosyć fajnie pokazywały. Miałem tam wtedy 15 gołębi, 10 się dawało na lot, nieraz 7 było w konkursie, 6. No to tak, tak że było dosyć fajnie, już się zaczęło, no i od tamtej pory tak się sukcesywnie to wszystko ciągnie, nie? To można powiedzieć, że jeszcze pamięta Pan te, powiedzmy, lata, kiedy tych gołębi, tak jak mówi Pan, nosiło się na loty mniej i to lotowanie trochę inaczej wyglądało. Tak, tak. U nas na sekcji 30 gołębi szło z sekcji na lot, nie? No i to tak było, bo każdy po 5, po 6, po 10, no to 10 to już było tak naprawdę dosyć dobrze. No to ja przeważnie mówię, dorównywałem jako młody tam do tych starszych hodowców, to tak z zdziwieniem patrzyli, nie? Że tyle gołębi wraca i to czołowo, nie, tam już 700 mieliśmy te Holandie i gołębie na przykład nie było nic, u mnie były dwa, no to już tak... I motywacja rosła. Tak, tu raz, że człowiek młody był, to motywacja. No i to tak mówię, się zaczęło, później w 2000 roku tutaj postawiłem te gołębniki i teraz co jesteśmy na nich, nie? To, ale to też tak stopniowo były dobudowywane, bo był najpierw na młode, później z tymi młodymi nie było co zrobić, to trzeba było znowu na kolejny rok na młode dostawić i tak to się to ciągnęło, aż tutaj to wszystko tak powstało, nie, że... Tak jest, ale załóżmy, jak Pan wspomina te pierwsze lata lotowania, no to tych gołębi było, tak jak Pan powiedział, mało, a motywacja do tego była. Teraz jak ktoś ma na przykład trzymać 30 gołębi, to mówi, że lepiej nie trzymać w ogóle. Powiem tak, może były inne czasy, inaczej się lotowało. Konkurs nie trwał 10 minut, 15, tylko 2-3 godziny, nie? A czasem 2 dni. Nieraz tak, jak żeśmy lecieli z Jastrzębiej Góry czy z Władysławowa, to gołębie nieraz w pierwszym dniu było garstka, może 1-2 gołębie nieraz.
i na drugi dzień, na trzeci dzień jeszcze były konkursy, nie? Także tu no, nie ma co porównywać. Zresztą nie było tych mieszanek karm, nie było witamin. No, gołębie leciały po prostu takie, ale to każdy tak miał, nie? W tej chwili każdy tam ma, inaczej do tego podchodzi, inaczej karmi, inne suplementy i tak dalej. Ale wcześniej może było trochę łatwiej się wyróżnić też, bo teraz dostęp jednak i do karm, do suplementów, do wszystkiego tak, jest. Tak, to o tym mówię właśnie, że teraz, spory, teraz to jest i to dużo łatwiej jest dla hodowców początkujących na przykład, nie? Bo i wiedzy można gdzieś tam łatwiej gdzieś tam dojść do wiedzy, nie? I zresztą hodowcy też lotują na jakimś poziomie, też przekazują, bo kiedyś to było ciężko, bo jak ja się gdzieś tam dopytywałem starszych hodowców, to no, tam o, coś tam zaczęli mieszać, tak, a później się mi pytali, co ja robię, nie, że tak lecą. No to czyli oni też nie mieli takiej jakiejś tam wiedzy takiej żeby przekazywać komuś, nie? Raczej może to też było wszystko tak robione na wyczucie, nie? Tak, myślę, że tak, że to były takie gołębie, jakie były, przylatywały, no i to wszystko, nie? Tak jest. Przez te lata sport gołębiarski zmieniał się na różnych podłożach. Zmieniały się gołębie, natomiast ma pan też w swoim gołębniku linię gołębi, która już jest u pana około 20 lat, może nawet ponad 20 lat. No już tam z małym kawałkiem ponad 20 lat jest, bo te gołębie zakupiłem tu właśnie we Wrocławiu u kolegi Trudzika. On tam te gołębie, no spodobał mi się kolor, bo były te rude, ja tak nazwałem je rude i one u mnie są i przez tyle lat mam do tej pory tą linię. W krzyżówkach jeszcze do tej pory sobie fajnie radzą, bo fakt, że to już ani nie mam dzieci, ani wnuków tej pary, bo to już jednak one były z 96 i 8 roku, nie no to. No ale cały czas ta linia jest, bo robię to tak, że imbreduję te gołębie na imbreda, tylko że już następne pokolenia, nie, wnuki, ale bardzo blisko ze sobą, nie, i później w krzyżówkę do innych gołębi I kolory są takie, tutaj byśmy widzieli, na gołębniku jest sporo tych gołębi jeszcze z tego koloru, ale już są w krzyżówkach, nie? Ale taki jest pana sposób jakby na rozbudowywanie linii, żeby te gołębie mocno łączyć w pokrewieństwie i przeznaczać do rozpłodu. Tak mi się jakoś udaje, że, bo niektórzy tam od razu, ale ja też do lotów nie przeznaczam gołębi, które są tak blisko zimbredowane, tylko to wszystko do rozpłodu idzie, nie? I krzyżuję. Później z innymi liniami, z innymi gołębiami, ale ze sprawdzonymi gołębiami już, nie? Na przykład z którejś linii, tak jak, no to może później porozmawiamy, jest taka linia tutaj z tego Speedo, nie? Z marka Bosmansa, no to te i z Kleine Kanibala, no to te gołębie już daję do też zimbredowane imbreduje, ale już daje do krzyżówek do innych gołębi zimbredowanych, nie? I to, co wypali, to wypali, a co nie wypali, no to niestety, no. No tak, jakby hodowla gołębi to jest ciągłe próby. Tak, ale powiem, że tak, pod kątem lotowania jest selekcja i to taka dosyć ostra, bo u mnie roczne gołębie samiczki przelatują cały sezon, łącznie z maratonami, 3 maratony mamy w oddziale i wszystkie 3 muszą zaliczyć, żeby zostały, no. Wy mieliście w tym roku 15 lotów, czy 14? 14, tak. 14 lotów, także program dosyć wymagający miały, jak na roczniaki. No w tamtym roku też, bo to była, gdzieś tam inne oddziały sobie poskracały, bo to ta ptasia grypa, bo tam nawet zarząd główny coś odwołał od początku, taka była niepewność jakaś, a my żeśmy zorganizowali te 14 lotów w 2000 roku, było 12, mimo to żeśmy dwa dublowane jeszcze zrobili. I powiem taką ciekawostkę, że ta samica moja, co była, znaczy to były dwie egzekwo, drugie w Polsce, w konkursie redakcji, no to mimo 12 lotów zrobiły 13 konkursów. Przyleciały z Holandii w sobotę. W sobotę mieliśmy koszowanie wieczorem i później mieliśmy lot krótki, taki 180 km bodajże. No jeszcze konkursy załapały. Od razu poszły. Tak, poszły. To ambitne podejście do tematu. Chciałbym jeszcze teraz poruszyć temat, jeśli chodzi o oddział Brzeg. Ja zaznaczę tylko, że jest pan też prezesem okręgu Wrocław i lotuje pan chyba w jednym z największych oddziałów waszego okręgu. No w tej chwili tak, w tej chwili jest nasz oddział największym, chociaż teraz w tym roku się tam mają połączyć dwa oddziały ze sobą, ale myślę, że i tak jeszcze będziemy. Tak, ale nawet zmierzam do tego, że patrząc po listach, to wy dosyć dużo gołębi koszujecie. No jeżeli jest największy oddział, to mimo to, rywalizacja tak, jest, ale no jest dużo hodowców, że do końca dolatuje i loty mamy też takie, no staram się też zarządem, żebyśmy te loty mieli
i żeby, no powiem tak, żeby najmniej gołębi ginęły z tych kierunków, co ustalamy, a chcemy lecieć tu z zachodu. Bo czym wyżej, tym gorzej. Większe są straty, zaraz roczniaków dużo ginie, młodych dużo ginie, gdzieś jak już wyżej idziemy, to mamy, powiem tak, że dużo kabin, dużo gołębi jest w powietrzu, nie wypuszcza. A tu z tych kierunków, to my jak jedziemy na przykład w którejś miejscowości, to jesteśmy sami i puszczamy sobie bez problemu. A pamiętam, jak żeśmy w Burgu 18-19 kabin i trzeba czekać, nieraz upały są, że trzeba jak najszybciej puszczać, to no nie da rady, bo nie da rady. Ale to też powiedzmy nauczyło was jakby doświadczenie, życie tego, że no jednak lepiej jechać w te miejsca, gdzie tych kabin nie ma dużo. No tak, taki gołębi inaczej lecą, bo one jak złapią kierunek, wylecą z kabiny, to leci, cała kabina leci w kierunek, nie? Nie ma najgorzej jak się na początku trasy gdzieś ścinają, nie? No tak, no ale to tak jest zazwyczaj, gdzie jest dużo kabin. No właśnie. Tak jest. O gołębiach sobie porozmawiamy już w środku, jeśli chodzi o te linie już, które pan wspominał. Ja teraz zapytam tylko jeszcze o tegoroczne osiągnięcia. Tutaj na początku może zaczniemy sobie od konkursu redakcji, bo na świeżo jesteśmy. No, dzisiaj gazetka akurat doszła. No właśnie. I możemy parę rzeczy na ten temat powiedzieć. No to w konkursie redakcji jest trzeci zespół lotników w Polsce. I powiem taką ciekawostkę, że wszystkie trzy, pierwszy, drugi i trzeci jest oddział Brzeg Dolny. No także, że konkurencja jest, można to nawet na tym stwierdzić. Do tego nawiązywałem właśnie wcześniej, pytając o oddział, że no trzech hodowców na pierwszych trzech miejscach w Polsce, to naprawdę trzeba tylko pogratulować całemu. No i tak mamy jeszcze czwartą samiczkę w Polsce, 14 konkursów ma. I druga jest 14, co ma 13 konkursów. Znaczy 14 jest i samczyk jest piąty. Chociaż samczykami to tak lecę, no nie lecą mi tak jak samice, ale mimo to tego roku z Pako, taki samczyk właśnie z tej linii Pako, to pokazał, że jednak potrafi też latać. Tak jest. Z samicami, mówi pan, że nie leci pan tak dobrze samcami, ze względu też na to, że no chyba większy nacisk jest na te samice, bo samice sobie, tak jak pan powiedział w rozmowie wcześniej, na tych dalszych lotach lepiej radzą. Tak, tak, samice tak, znaczy powiem tak, że początek to jest taki wyrównany i samce, samice siadają, to jest tak, jest blisko, łatwo i tak to się dzieje, ale jak przychodzą już 500-ki, loty pod wiatr, upały nieraz czy coś, to jednak samiczki, przyleci nieraz 20 samiczek, dopiero jest pierwszy samiec, później znowu jest jakaś przerwa, ileś samiczek, dopiero samiec. I tak zrezygnowałem po prostu z lotowania z samcami na rzecz samiczek, bo wolę, żeby ten samiec był, jak samiczka przyleci do domu, żeby on już na nią tam czekał, a są w celach przegrodzone, to nie jest tak, że samce latają po sobie luzem, tylko każdy jest w przegrodzie, w celi, samiczka się napije, naje, sobie do niego spokojnie, wtedy ja otwieram cele i tak sobie jak przylot jest, co 5 minut wchodzę do gojemnika i sobie otwieram. Tak, także no nie tak, że przyjdę, że tam na jakiś czas, tylko sukcesywnie tam. Tak to by był za duży kocioł na gojemniku. Tak, tak, za dużo sami, później tego, a tak to jest, co tam doleci z 5-6, ale to tak spokojnie, muszą się napić, pojeść trochę i... Tak jest. To my teraz idziemy do gołębnika, bo już nam się tu robi ciemno, a w gołębniku omówimy sobie kilka kwestii, bo też chciałbym zapytać o sam gołębnik, wykonanie, bo rozmawialiśmy, że no, robił pan to według tam własnych swoich przemyśleń i kilka takich ciekawych rozwiązań na pewno będziemy mogli pokazać. Dobra, idziemy zobaczyć. Także teraz przyszliśmy do gołębnika. Przyszliśmy do gołębnika gołębi młodych, tak? Tak, w tej chwili tu znajdują się samiczki lotowe, właśnie te, które tam wcześniej wspominałem, że będą lotowane. To są samiczki i stare, i młode po lotach. Także tu wszystko, tam za tymi drzwiami to są następne też. Także to jest, te wszystkie samiczki będą lotowane w tym sezonie, no, można powiedzieć. Tak, się trochę pogubiłem się. Mamy w sumie 2023. Tak, tak. Pytanie, bo na podłodze z rąbki, jeśli chodzi o... W zasadzie tylko tutaj u młodych one są. Tak, ja tutaj u młodych z tego względu, że zauważyłem, że sporo młodych mi gdzieś mostki miały rozbite, bo tak jak tutaj może zobaczymy, tutaj jest taki wylot,
znaczy wlot. I one jak tutaj wlatują, nieraz jak ich dużo i na raz wleci, jak zwołuje, bo tych młodych też powiem, że no, trochę może za dużo nawet chowam, ale one jak zlatują, to gdzieś na te kraty się trochę rozbijają. A przy tych zrąbkach, to właśnie jak tu pootwieram to wszystko, te drzwi, i one wlatują mi bezpośrednio już do tego. I tego nie zauważam od iluś tam lat, żeby tam gdzieś któryś miał mostek uszkodzony. Ale te zrąbki jeszcze, mimo to, jak się te młode tu wpuszcza, to one, te inny klimat jest. One inaczej się tutaj jakoś, tak mi się wydaje, że się aklimatyzują. Zrąbki zostają po tych, teraz tak jak to jest, czyszczone tak z grubsza i dosypywane są świeże. Nie robię tak, że wszystko to usuwam i daję nowe, tylko dosypuję tu ze 2-3 worki i tak to się odbywa już chyba 4 lata. Czyli możemy powiedzieć, że ogólnie flora jest zachowana. Jeśli chodzi o te zrąbki, one są po prostu tylko czyszczone i dokładane są kolejne. Czyli nie ma takiego gruntownego, powiedzmy, sprzątania, bo też tutaj nie ma takiej potrzeby, bo gołębnik jest suchy. Jest, widać zresztą. Zrąbki dużo też robią, bo one jednak tą wilgoć ciągną, także to. To widać też pod spodem, pod zrąbkami, jak. Tak, jest tam, nie? Tak, tam już dopiero tego wszystkiego jest. Tam jest znowu pył i kurz. Tak, pył i kurz i te odchody właśnie, one są, bo przez te zrąbki one trochę wysychają i to się kruszy, to wszystko spada tam, nie? Także to dosyć fajnie to, tak według mnie, no spełnia swoją powinność, nie? Że... Tak, zapytam, młody mi lotuje pan naturalnie, nie przyciemniany. Znaczy, powiem tak, to takie jakby przyciemnianie było, bo jak ja wypuszczam na obloty stare gołębie, czy samce, czy samice, to one jak tutaj się widzą, te młode, jak już jest sezon lotowy, to one nie chcą za bardzo latać, bo siadają mi tu na te duże wyloty i to wszystko prawie siedzi, nie? I tylko samce to gruchają, samice też tutaj chcą. I to tak mi mimo woli te drzwi, co przymykam, tylko że tu jeszcze zasłania, żeby one się nie widziały. I to jest tylko na okres taki oblotów, rano i wieczorem. Ale to mimo to tak można by nazwać, że to jest zaciemnianie w zasadzie, bo one mają jednak tam do godziny tej 8 rano i od 18 wieczorem już ciemno. To także one pierzą się tak, jakby były przyciemniane. No, ale niektórzy może i przyciemniają tak, bo nie wiem, że to takie przyciemnianie tego, no to tam może dłuższy czas trwa, ale tu... Ale generalnie one teraz jakby już w czasie sezonu lotowego później mają Spierzone są po sobie. Aha. I no i lotki też tam, niektóre wstrzymują, niektóre pierzą normalnie. To już kwestia może też gołębia, nie? Być może, że tak. To zależy w którym, bo to tak, pierwszy lęk i drugi, później łączę razem to wszystko, nie? Bo tak, pierwszy lęk jest tutaj lata, później drugi lęk przenoszę do tej drugiego przedziału. I później jak one już zaczynają mi ten drugi lęk dobrze latać w powietrzu, tego to je razem puszczam i... No i to też z tym pierzeniem takie, że te z pierwszego lęgu one wstrzymują, a tamte jednak się pierzą, nie? No właśnie. Do końca. A jeśli chodzi o wentylację, jak ona jest tutaj w gołębniku rozwiązana, w tym dla młodych, i ogólnie chyba na całym... Tak, na całym, jest na tak wszędzie jest tam, nie wiem czy z zewnątrz było widać, są kominki, ale tutaj... Może ja tu przymknę, żeby nie powychodziły. Tutaj może przejdziemy i tutaj widać, tu jest kominek tak dosyć tam wysoko wyciągnięty. Tu jest obudowany i to wszystko taki jest, no, metr na półtora. I to wszystko ciągnie do góry. Właśnie, to jest obudowane całe. Obudowane jest i jest jeszcze styropianem obłożone, bo tam jest z blachy ten kominek. Chodzi o to, żeby, wiadomo, jak jest zimno, to ta blacha jednak nasiąka, znaczy zimno jest i ona skrapla się i nie ma tego ciągu takiego. Jednak jak jest to wszystko suche, to jest całkiem inaczej to wygląda. Nie? Tutaj są metrowe woliery i są drzwi tutaj zasuwane w ten sposób, że tutaj też reguluje tak jakby wentylację. Mogę je szerzej otwierać, mniej. To zależy jak tego. Jest słonecznie, ładnie, to otwieram na całość. Jeżeli wieje mocno czy coś, to przymykam. Tak samo, jeżeli są nawet zasunięte wszystkie te, to tutaj od dołu, gdzie z podrusztami, tu jest cały taki
takie okno nie jakby wentylacyjne, to na wszystkich przedziałach takie zrobione. Czyli wtedy wpada powietrze pod spodem. Tak, jeszcze. Ale to jeszcze mimo to, to jest tak na przestrzał, że to wychodzi aż na ten tak jakby przeciąg, ale mi chodzi też, żeby wysychało to pod spodem, co jest, pod kratami. I tu jest jeszcze, tak, no jest betonowa posadzka, ale jest folia i styropian pod tym, także to jest jeszcze też... Czyli to jest wyizolowane. Tak, to jest tak jakby, wiadomo, beton trochę ciągnie wilgoci, ale tutaj no nie ma grubo, nie jest dużo, bo to chodzi tylko o to, żeby łatwiej było sprzątać, nie? A on jest na jakiej wysokości mniej więcej róż? No ja wiem, to gdzieś z pół metra może jest, 40 cm do pół metra. Tak jest, także teraz przejdziemy sobie do kolejnego gołębnika. Teraz już do gołębi teraz... gotowych dorosłych. Tak. To są te przedziały. No, tu też mamy te drzwi rozsuwane, tak jak wcześniej tam mówiłem. O, może pozamykam, bo to tak troszkę wieje. No i tu jest gołębnik, w którym lotowałem wcześniej, taki jeden przedział z klasycznego wdowieństwa z samcami. Ale tak jak wcześniej wspomniałem, samiczki mi lepiej lecą i to już będzie ten przedział na samiczki, tam dwa kolejne też będą na samiczki. To w tej chwili są młode samce po lotach. Taka ciekawostka też, że tych samców miałem sporo w ogóle młodych i chciałem trochę je tak ostro przetestować. To jeszcze mieliśmy lot dodatkowy z Hanoweru, około 500 km. Wszystkie samce, które tutaj są, poszły na ten lot. Myślałem, że trochę selekcja się zrobi, ale niestety, no jeden chyba tylko nie wrócił z nich. Także, że... Poradziły sobie. No, z jednej strony tak, a z drugiej strony no, jest trochę tego za dużo, no ale one już będą, zostaną te samce przelotowane, znaczy one tutaj jako partnerzy do tych samic. No dlatego chciałem je po prostu tak ostro dosyć jako młode przelotować. Kto wie, czy niektóre z nich nie będą jeszcze jako roczne, bo ja te gołębie, które są na tych, na przykład tutaj przejdziemy dalej, tu mamy ten przedział, który tu był, tu klasyczne wdowieństwo samic tutaj było, nie? I tutaj są już samce te starsze. I to są wszystkie samce, które jako roczne musiały jeszcze mi program zaliczyć, wszystkie loty i dopiero one były jako partnerzy do tych samic. Bo powiem tak, że ja po nich też sobie coś tam chowam trochę młodych i chcę, żeby do tych bardzo dobrych lotniczek też były samce dobre, żeby to nie było jakieś, jak to niektórzy, żeby był tylko samiec, aby był, nie? No ale u mnie niestety, one muszą program zaliczyć, muszą coś pokazać, a później młode po nich, jeżeli się okaże, że są bardzo fajnie lecą, no to wtedy wiem nawet te samice później jako lotowe, jak one, znaczy bym później chciał je przeznaczyć do rozpłodu, to już szybciej wiem, czy one coś wydają, jakieś dobre młode potomstwo, tak. Bo tak nieraz się gołębia przerzuca 5-6-letniego do rozpłodu, jak już, jako lotniczka nie wiadomo, co z niego jest, tak. W sumie tak. A teraz jeszcze takie pytanie, bo mówi pan, to jest gołębnik dla samic. To znaczy w sensie takim, że tutaj ich partnerzy siedzą, samice siedzą w ciągu sezonu lotowego? Siedzą tam z tyłu, bo tam mam jeszcze taką a la voliera, to jest też no tak jakby gołębnik trochę osiatkowany. I samice siedzą cały dzień tam, samce siedzą z drugiej strony, czyli tu jest, nie ma nic w sezonie, tak, tu jest pusto, tu jedynie tylko w sobotę, bo pokazuję przed lotem, widzą się partnerzy ze sobą, to tak jak w tym, one tak jak mówiłem, są w jednej przedziałce, dopuszczam, później przychodzę każdego, później otwieram i to wszystko jest... Czyli rozumiem, że one teraz, załóżmy, zajmują sobie tutaj celki i później w czasie sezonu lotowego siedzą w zupełnie innym gołębniku i... Samce, powiem tak, samce tylko latają, jakby gołębie już zdam na lot na punkcie, przyjadę wieczorem, sobie je wypuszczam raz w tygodniu, żeby skrzydła rozprostowały, tak można by powiedzieć. A tak to jest czysto, spokojnie, nie ma nic. W niedzielę przed lotem, jak mają już gołębie przylecieć, to je tutaj otwieram, one sobie wchodzą do cel, ja je zamykam w przedziałach i czekają aż na przylot samiczek, nie? Tak, odnośnie jeszcze pokazywania przed lotem, bo mówi pan, że tutaj się widzą, na tym gołębniku jest ich spotkanie przed lotem. To jest takie pokazywanie, powiedzmy, już przed samym łapaniem, czy... Tak, tutaj przed, ale to tak, może na pierwsze loty to one idą tam właśnie stamtąd, od razu je wpędzam tylko do kosza.
i się nie widzą dopiero po locie, ale jak już później sezon tak trochę jest w pełni, nie no, to już przed pokazuje już przed wkładaniem. Czyli trzeba im po prostu trochę urozmaicać później. Tak, tak. A jeśli chodzi o taką motywację właśnie w sezonie lotowym, poza tym pokazywaniem gołębi, jeszcze jakaś inna funkcjonuje w hodowli u was? Czy w tej chwili już nie. Kiedyś wywoziłem, puszczałem razem, przylatywały. No dla mnie to już teraz troszkę za bardzo uciążliwe, bo to trzeba wyłapywać, a jest sporo tych gołębi, rozłączać i tak dalej. No już ze zdrowiem nie jest tak też za dobrze i już odpuściłem sobie. To jest cały sezon, tak jak wcześniej mówiłem. Pokazywanie tylko jest przed lotem i jak przylecą z lotu, to się widzą. A ile czasu mają jakby ze sobą możliwość spędzić przed łapaniem na koszowanie? Powiem tak, że jak ja tam otworzę ten korytarz i tutaj te cele tego, to nim przejdę od tamtego gołębika, pozamykam do końca, to idę od tamtego już z powrotem łapać i do kosza. Nie? Także niedługo. No niedługo. Nie chodzi o to, żeby one... To znaczy, bo chodzi mi o to, że nie chodzi o to, żeby one się uspokoiły, posiedziały ze sobą ileś, tylko o to, żeby je trochę podkręcić. Tak, ale one zazwyczaj to tak widzę, że spokojnie się zachowują. Nie, tak jakoś tam samica trochę, tam samiec zaraz siądzie w misce i wyje, ona tam koło niego i to... No nie widzę tak, żeby takie jakieś tam agresywne niektóre, żeby to tak się podniecały mocno, nie? Bo to mi się wydaje, że bardziej chodzi o spokój. No właśnie, i czasem właśnie... Ktoś sugeruje, żeby na przykład dłużej je ze sobą zostawić, żeby one jakby się uspokoiły, ale tutaj też może też kwestia też gołębi. Ja właśnie zauważyłem, że tu nie ma takiego jakiegoś tam podniecenia, żeby one takie jakby puszczę, nim, tak jak mówię, nie przejdę tam, to one już sobie tak spokojnie siedzą tam, gruchają, siedzą, wyją ze sobą, także tu... Tak, a jeśli chodzi o taką motywację na maratony, no bo tutaj mamy koszowanie jakby jeszcze z wyprzedzeniem jednego dnia i ewentualnie wtedy jest dokładnie to samo, co na te pozostałe. Tak samo robię. Czyli wieczorem przed koszowaniem. Tak, tylko tyle, że mówię, na te pierwsze loty to nawet nie pokazuję przed lotem, tylko idą tak bezpośrednio do kosza, jak na przylocie dopiero się widzą, a jak już jest dalej, no to w sobotę czy tam w czwartek, zależy jaki jest lot, to wtedy one tutaj... I powiem tak, że łatwiej mi jest tu później, jak jest generalka, łatwiej, bo sobie gołębie, któreś tam typuje, to mi łatwiej sobie wyciąga, bo ja tą pierwszą dziesiątkę czy piątkę od razu wybieram z tego przedziału, z tego czy z tamtego i do kosza, nie? No i właśnie też tutaj warto wspomnieć, że w tym roku no, typował pan, można powiedzieć, po mistrzowsku. Na końcu trochę tego do mistrzostwa zabrakło, ale gołębie, jeśli chodzi o typowanie, no naprawdę fajnie. No tego roku to jakoś fajnie szło do ostatniego lotu. Powiem tak, że do mistrzostwa miałem chyba 105 koeficjent, a ostatni lot, po ostatnim locie zrobiło się 500, ponad 500, nie? I tak samo w generalce, było bardzo fajnie, znaczy to nie ostatni, może 500, bo ostatni lot wyszedł mi też w miarę dobrze, ale przedostatni ta 500, tak. No i właśnie, czasem brakuje tak naprawdę jednego lotu. No tak, no ale to co zrobić, no tak to wygląda, tak to w tym sporcie jest, że... Dokładnie. Jeszcze przejdziemy sobie do dalszego przedziału, bo tutaj, gdzie jesteśmy teraz, to z reguły są gołębie dorosłe. Tak. To jest ten, co wcześniej żeśmy oglądali, ten przedział. Tutaj następny też jest przedział, to są te samiczki właśnie. A tu mamy, też są trzy przedziały. I tu są gołębie już roczne, te młode, znaczy to będą roczne na loty. I to w tej chwili tam zajmują cele. Tutaj zostało trochę tych samców, one już jako dwuletnie będą, ale no zostało ich sporo, także... Ale one teraz, załóżmy jak... Bo dwulatki tu cały czas są, ale one będą przenoszone później na tamte gołębniki. To znaczy, to będą same roczne, czy... znaczy część zostanie na pewno, bo nie jestem w stanie się pomieścić z tym. Wiem. Bo tam są też już takie gołębie, ale ja powiem tak, że jak one już tam niektóre trzeba będzie jednak gdzieś wycofać, no to wtedy tam te roczne, bo i tak część tam rocznych jakieś tam po 3, po 4 na przedziały tam wejdą na pewno.
Ale generalnie te, to jeszcze będę chciał tymi samcami lecieć, no przelatuję jeszcze tego roku, jako dwulatki już będą leciały, nie? No i te roczne wszystkie z tych przedziałów, te wszystkie roczne gołębie muszą przelecieć sezon dosyć fajnie, żebym ja je później przeznaczył na partnerów do samic. W ogóle mówił Pan na początku, jak byliśmy jeszcze przed gołębnikami, że selekcja jest lotowa, bo lotuje Pan i rocznymi już od razu na te maratony. Właśnie chciałbym zapytać, jak taka selekcja ewentualnie później wygląda w hodowli. No bo powiedzmy sobie, że ma Pan możliwość już wybrać sobie te gołębie, które chce mieć w drużynie. To już jest inna sytuacja niż taka, gdzie powiedzmy zbieramy tą drużynę cały czas. Powiem tak, że na samiczki to wybieram te, które najlepiej lecą mi jako roczne już, nie? Część gołębi, niektóre też, no nieraz się człowiek pomyli, bo są te, co gorzej leciały jako roczne, a później się okazuje, że są lepiej i szkoda, że w 50 nie były, no ale niestety, tak jest. Gołębnik jest tak jakby wyrównany, jest jakieś te linie gołębi są już zachowane i ciężko też trafić, który będzie lepiej, ale przeważnie tak robię, że znaczy staram się te które najlepiej lecą jako roczne, ale zdarzają się i to bardzo często tak, że są poza 50 gołębie. Lecą. No nawet w zespole lotników tam może byłoby lepiej w Polsce, ale niestety tam jest 50. A mam dwie roczne samiczki, które mogłyby tam być. No. Jeszcze by było więcej konkursów? No były chyba dwa konkursy więcej. Nie? No ale niestety taki jakby urok, że trzeba to wybrać już przed lotami. Czyli tutaj mamy ten jeden gołębnik. Przechodzimy, jest od razu drugi dla rocznych i... No i tu jest drugi, tu jest też część już samczyków sobie zajęła miejsce. Tutaj przeważnie w tym gołębniku to chyba są tylko dwa starsze samce, to są akurat cele te dwie zamknięte, a to reszta wszystko jest dla tych młodych. Tak, a jeśli chodzi o takie obieranie cel przez gołębie, to zwraca Pan w ogóle na to uwagę, czy tak one jakby są rzucone tutaj i każdy ma możliwość wyboru? Jest ich dużo więcej i one sobie zajmują. Który mocniejszy to zostaje, które tam później nie mają cel, to jeszcze mam tam taki przedział i tam jest bez cel, tylko są takie jakby, no takie bez zamknięć, takie gniazda niby i one sobie tam już muszą zająć muszą i tam tego. A te, które tutaj... Czyli jest rywalizacja. Tak, tu jest zawsze jest, no jest więcej, bo zostało po lotach sporo tych gołębi. To. Ogólnie te gołębniki lotowe, one są na kratach, tutaj nie ma zrąbki i też około pół metra jest. Tak, na wszystkich gołębnikach jest taka sama gdzieś ta... Także tak to wygląda, jeśli chodzi o gołębnik. Gołębie, no na pewno też tutaj te woliery obszerne sporo tym gołębiom dają. W sezonie lotowym też mogą wyjść sobie na zewnątrz, posiedzieć. Tak, czy nawet... Czy one w sezonie lotowym raczej z tych wolier... Tak, znaczy, powiem tak, jak tutaj nie ma nic, no to tak, te gołębie tutaj, te młode, znaczy młode, roczne, no to one tu korzystają z tych wolier, z tego wszystkiego, bo one są cały czas, samce tutaj zostają, samiczki od nich są wszystkie samiczki są tam z tyłu, nie? I tego, te samce są, tych samców nie ma, tu są pozasuwane przedziały, także one tylko mają tutaj swoje te przedziały trzy i to wszystko jest. Teraz pytanie odnośnie tego, co aktualnie w hodowli się dzieje. Gołębie są porozdzielane. Kiedy w ogóle po sezonie gołębie Pan rozdzielał? Znaczy, powiem tak, że chowam po tych lotnikach młode i to nawet po dwa, to zależy jak tam to wychodzi, ale przeważnie po dwa młode chowają i te gołębie są tam przeznaczane też właśnie no, między innymi na aukcje, gdzieś tam dla kolegów. Także to są po najlepszych tych lotnikach czy lotniczkach młode chowane, ale te co tam, co nie ma, to też przekładam, żeby sobie tam coś wychowały nieraz. No różnie to bywa, nie? Nieraz tam gdzieś potłuką jajka, coś, to już wtedy nie mają nic, a... No ale... i wtedy już jak wychowają te młode, to rozdzielam. A czyli już nie ma możliwości, że znoszą drugie jajka? Nie, to już raczej...
Tu nawet są młode, mniejsze, ja tu rzucam je na te kraty, samce dokarmiają, a samice już są rozłączone. Tak, już są zabrane. Tak, tak. No nie chcę właśnie, żeby drugie jajka, bo to no z tym sprzątaniem, z tym wszystkim, później to jest takie... No tak, zdecydowanie, ale... Ale to... jest dużo, dużo, bo jak tych młodych sporo się tutaj na podłodze jeszcze samce i samice, to tu się robi bardzo dużo tego wszystkiego, no tak. Nie? A tak to już trochę luzu jest, jak samice się zabierze. I samice już odpoczywają, wtedy rozpoczynają okres pierzenia. Tak, tak, tak. I ten okres pierzenia, jak w hodowli wygląda? Ewentualnie jeszcze dopytam, czy po lotach gołębie na przykład są od razu szczepione, lub jakieś kuracje takie, powiedzmy, w ciemno dostają po przylotach, po sezonie lotowym, nie. Lub ewentualnie na jajkach. Nie, w ciemno ja nic nie robię, wszystko wożę gołębie do badania. No, tutaj do nas, do tych lekarzy, częściowo tam do Wrocławia, do takie laboratorium jest specjalistyczne właśnie, które bada drób i gołębie i tam wożę. Jeżeli coś jest, to wtedy coś się robi, jeżeli nie. Chociaż teraz takie kuracje, to tam żona robi takie ziołowe, też kupuje takie preparaty, ale to wszystko oparte na ziołach, nie? I tam ewentualnie jakichś leków raczej... Nie, jeżeli coś jest, to wtedy tak, bo te zioła niestety nie pomogą, jeżeli jest jakaś infekcja taka mocna, ale zazwyczaj po tych takich tak zwanych kuracjach, można powiedzieć, bo to te ziołowe, bo nie wiem, czy tam taka firma Laudrup, no, z Opola, no to ostatnio na tych właśnie tych produktach Stałbym Medic, tam na kokcydiozę, na rzęsiski, na grzyby, to też ziołowe, to wszystko, nie? No i dopiero wtedy po takim, no teraz już ten impact dostały na wątrobę, na nerki też... Detoksyny Frotok? Tak, te produkty. No i zobaczymy, będę teraz po wystawie już ogólnopolskie zawiozę do badania do Wrocławia właśnie tam i... A ewentualnie takie badania przeprowadza Pan systematycznie, że w określonych porach roku, czy raczej tak, kiedy jest... Staram się to zaraz, teraz właśnie już w styczniu, czy pod koniec stycznia, no ale to w tym czasie. Jeżeli coś jest, to jeszcze jest czas do... Podania. Tak, coś podać. I już później, dopiero po sezonie. No a tutaj, a w międzyczasie to jakieś kokcydia, tam rzęsiski czy coś, to tutaj u nas już na bieżąco to robię. Tam też robią badania na salmonelle, na gronkowce, coś takiego, nie? No to takie, tak na szybkiego można powiedzieć, nie? Że w razie to tam w sezonie, ale to generalnie jakoś tak no, się składa, że jakoś to idzie bez problemu, nie? Raczej na badaniach tam nieczęsto coś wychodzi, czy... No tam jakieś drobne, wiadomo, rzęsiski czy coś, to tam jest, no bo to tego się chyba nie uniknie, bo to jeżeli gołębie już są pojone w kabinie, czy idą na 500, na 700, czy na 300 też poimy, nie, bo jak są upały, to poimy na tym, no to wiadomo, że to gdzieś tam coś załapią te gołębie, nie? Tak, ale ewentualnie wtedy interweniuje Pan od razu, jeśli gołębie są pojone pierwszy raz w kabinie w sezonie. To znaczy, ja systematycznie podaję to, co mówiłem wcześniej, nie? Te impaki, te różne na gromkowce, na grzyby, na tego, cały czas to idzie, nie? I zazwyczaj to tam, mówię, to nieraz jakieś tam kokcydia, jakieś rzęsiski drobne, to nieraz jak są drobne, to nie podaję nic, nie? Nie daję żadnych antybiotyków, nie tego. Chyba, że coś tam już więcej, nie, no to jakieś tam właśnie na drogi oddechowe coś wtedy trzeba podać, nie? Tak, ale w sezonie lotowym czasem możemy się zaskoczyć nieprzyjemnie w ten sposób, że załóżmy na początku tygodnia nie zabezpieczymy tych gołębi, no i później przychodzi czwartek, czy... No tak nieraz miałem któregoś roku z gromkowcem taki problem. I też mi tak jakby odcięło im prąd momentalnie z lotu na lot, nie? I to miałem właśnie wtedy to problem, ale jakoś sobie poradziłem i... No ale wtedy jak jest taka sytuacja, to co? Udaje się Pan po prostu do lekarza, czy ewentualnie tak, nie, tak, Pan bardzo wtedy czasu też? Ale ja to już w niedzielę zauważyłem, bo tu z zięciem żeśmy lotowali przez płoty, jak to się mówi. I on dał podobną ilość gołębi i on miał na przykład 30, ja miałem pierwszego. Aha. On do zegarów, jemu brakowało dwa, u mnie 30, nie? Połowę. No i to już mi dało do myślenia od razu. I te gołębie później tutaj gdzieś mi dzwonili. Bardzo blisko domu było, 30-40 km, 20.
już nie miały po prostu siły, no tak, i tu od razu tego i wyszedł Gromkowiec wtedy, nie, no ale to parę lat ładnych do tyłu, to już nawet tak gdzieś to nawet umkło z pamięci, że coś takiego było, teraz się teraz tak przypomina, nie, już w rozmowie, no ale, ale tak, tak to bywa nieraz, nie. No właśnie, no sezon jakby pełen, ma dla nas pełno niespodzianek, różnych sytuacji, tak samo z Gołębiami, jeśli chodzi o straty, tak samo o choroby, no tylko nie przewidzimy wszystkiego. No tylko powiem tak, że wtedy tak tutaj się mniej badało te gołębie i człowiek tak, no może one już wcześniej mogły już gdzieś coś nawet i tego nie można było stwierdzić. W tej chwili to no jest tych lecznic takich, no u nas nawet to na miejscu 3 kilometry mam, to można to zawieźć, zbadać i bez problemu. Do Wrocławia też nie mam daleko, tam 40 kilometrów. Pod ręką. No ale to już takie kompleksowe tam badania się robi na wszystko, nie? Takie, że ja zawsze jak wożę, to wszystko mam i zrobić, co jest możliwe do wybadania, nie? No tak, i wtedy od razu antybiogram, wiadomo ewentualnie, co można podać. Tak, a jest jeszcze, tak jak ja teraz w styczniu, czy nieraz to robię tak jeszcze w kwietniu, jeszcze jak coś w styczniu teraz coś wyjdzie, nie, no to już wtedy jak coś wyjdzie, no to już trzeba coś podleczyć, no i wtedy jeszcze raz w kwietniu i wtedy już sezon tak się zaczyna jakoś z gołębiami zdrowymi. No na razie widać tam po kale, po wszystkim jest fajnie, nie, no ale to, że nieraz jest fajnie, to tak jak tutaj rozmawiamy, z dnia na dzień może coś gdzieś coś wyskoczyć, zwłaszcza czy już przy pierwszych lotach, nie. Tak, a teraz pytanie odnośnie takich rzeczy jak szczepienia oraz odrobaczanie gołębi. Czy odrobacza pan gołębie? Nie odrobaczałem. Bada po prostu i wtedy ewentualnie. Nie odrobaczałem już chyba ze 6 lat. No w ogóle. Żona cały czas tutaj ten miele, wrotycz. I podaje się to na karmę systematycznie i nigdy jeszcze tam, jak to znaczy w tym czasie, gdzie się wozi tego, to do robaków nie było i nie było. No nie. Ja to zauważyłem jeszcze dawno, dawno temu, jeszcze miałem ten gołębnik na górze tam i też z tym wrotyczem, tylko że później to umkło tak, nie? I żeśmy też tak, pamiętam jeszcze przez jakiś tam śrutownik, że to się mieliło te i podawałem gołębiom, to widziałem te nicienie na podłodze, było kupę po podaniu tego wrotycza. I tak później mi jakieś tam antybiotyki się dawało, coś na te robaki, te chemiczne i później tak mi sobie przypomniałem, że właśnie ten wrotycz. Teraz już od iluś tam lat zbieramy to na karmę i tak co tydzień, co dwa dostają. A jeśli chodzi o taki kompleks szczepień, powiedzmy, od tego okresu po sezonie lotowym. Gołębie są szczepione dopiero teraz, w tym okresie gdzieś, powiedzmy, tak, teraz, styczeń, luty, czy... Teraz są szczepione, tylko z tym, że ja młode szczepię dwa razy, na ospę i na paramyxo, na salmonelle. I na ten rotawirus jeszcze dodatkowo przez 3 lata ostatnie. No i już te młode teraz nie są szczepione. One dopiero będą za rok szczepione. Czyli tak jakby one... No tak mi się wydaje, bo ja drugi raz szczepię je gdzieś w lipcu. Także one, ta odporność jest, one dopiero teraz to co, 3 miesiące mają, 4 chyba, no. Praktycznie do końca jakby sezonu tak, będą dopiero miały rok od szczepienia. Tak, w rozpłodzie to są szczepione i tutaj, a te tutaj tylko te samice stare są szczepione i samce, nie? A te roczniaki tak jak wcześniej już mówiłem, że... A ewentualnie jakimi szczepionkami szczepicie? No to na tego rotawirusa to jest raz, później mykosalmowir. Później myko. Z początku jeszcze szczepiłem tym zosalem na ten pojedynczymi, tylko że to... Nawet nie wiem, bo ja już, ja już jakiś czas nie szczepię. A czyli zrezygnował pan po prostu z innego powodu? Tak, bo raz, że... No później chodzi o to, że... że one tutaj miałem jakieś problemy z młodymi, z katarami, nie? Katar gdzieś dostawały. I jak zacząłem szczepić tym, bo ja kiedyś szczepiłem mykosalmowirem i było wszystko ok. Później po jakimś czasie oni go wycofali, później z powrotem wszedł i już nie był tak skuteczny może, ale w tej chwili widzę, że już to pomaga i dlatego tym mykosalmowirem szczepię. Może to mówią, że to jest trzyskładnikowa, że trochę to taka dla gołębi obciążająca jest, ale no młode jakoś sobie radzą z tym, nie? Jakoś nie widać takich, żeby tam obciążenia miały. Tak jest. Także teraz jeszcze chciałbym wspomnieć o
takim temacie, że hodowlę prowadzicie we dwójkę. I trzeba zaznaczyć, że pana żona też ma duży udział w hodowli. No, pomaga dużo, znaczy obloty robi, wywozi jak trzeba, młode trenuje. No, także karmi, poi. No właśnie, także naprawdę. Nawet i posprząta gojniki. No to w zasadzie sprzątanie to mamy tylko to, co tu pod tym, to też takie wkładki jeszcze do środka są, że z tej wkładkę wyciągam do wiadra, to się sypuje, nie? Tak może tu pokażę, że. A czyli dodatkowo jest taka wkładka. No tak, żeby to wszystkiego nie wyciągać, nie, to łatwiej jest to i do wiadra. A generalnie to wszystko jest tak rozbierane, te cele, bo to jest wysuwane całe. Ten róż jest wycofany, tak że jak to otworzę i to wszystko ściągam od góry do dołu, to dobrze, nie, bo można tu higienę łatwo zachować. No i wszystko, wszystkie. Bo wszystko są. Można rozmontować, wymyć. Tak, to jest. Także teraz zaprezentujemy sobie może kilka najlepszych gołębi lotowych na początek, bo jeszcze będę chciał porozmawiać na temat tych gołębi bazowych, które teraz w hodowli jakby największą rolę odgrywają, ale zacznijmy sobie od lotników. Także teraz przechodzimy, tak jak wspominaliśmy, do prezentacji lotników. Zaprezentujemy najlepsze lotniki waszej hodowli nie tylko z tego sezonu, ale zaczniemy sobie od tych, które aktualnie najlepsze wyniki wylatały. Na początek samica o numerze 512. Tak, ta samica wywodzi się z linii Fineka 5000. Matką jest samica zimbredowana z samca z Faraona Waldka Piszczały. I babka jej to jest samica od Arka Bittnera, też z Fineke 5000. Ze strony ojca jest to ze Speedo. I samiec 6660 z Kleine Kanibala. Także bardzo fajna samiczka. Tego roku zdobyła 14 konkursów i jest najlepszą lotniczką w okręgu i czwartą w Polsce w konkursie redakcji. Tak jest. Ona też do tego zespołu lotników jest liczona. Zaprezentujemy jeszcze jej skrzydło. To też dopiero dwuletnia samica, także kariera jeszcze lotowa przed nią dopiero. Tak. Nie jest to takiej dużej budowy, średni gołąbek. Spokojna. Tak jest. Teraz kolejna samica lotowa, tym razem trochę starsza, już bardziej doświadczona, pięcioletnia. Ona z czego się wywodzi? Ona wywodzi się też z linii Fieneke 5000. Jej matką jest właśnie taki imbret na Fieneke, a ojcem jest z Olimpijki Pawłowskiego i z Lismonta samczyk. Ona była na wystawie ogólnopolskiej, pierwsze miejsce miała w kategorii wyczyn i druga w Polsce w konkursie redakcji i druga w okręgu w 2020 roku. Po niej będą dwa młode na aukcję i z tej poprzedniej też. Z tej najlepszej lotniczki. Tej lotniczki też będą dwa młode na aukcji. Także tego roku jeszcze była lotowana. Też dosyć fajnie leciała. Ale nadal będzie, czy? Myślę, że tak, jeszcze jeden sezon. Bo ona była typowana do GMP, także ten GMP też dosyć fajnie mi tam wychodziło i. Także teraz zaprezentujemy połową samicę. Ja zaznaczę tylko, że z wszystkich tych gołębi, które prezentujemy, będą dostępne młode gołębie na aukcji. Z niektórych gołębi będzie dwa, z niektórych będzie jeden. Natomiast z tej samicy akurat płowej będzie dostępnych więcej młodych. Tak, chyba są 4 albo 5 młodych będzie. I ta samica była z 3 samcami tego roku. Jest to samica też druga w Polsce w konkursie redakcji. Miała 13 konkursów w 2020 roku.
Jej rodzice to jest ta moja najlepsza para rozpłodowa, czyli ten 66-60 z Kleine Kanibala i samica z Speedo razy Miranda 76-78. Ta samiczka w 2022 roku w Katowicach na wystawie zajęła 10 miejsce w kategorii maraton. Najlepiej leciała loty pod wiatr i jak były te upalne, to nawet miała wyprzedzenie do pół godziny nad gołębiami. To w zeszłym roku w okręgu. Wystawie była? Tak, tak. Aha. Czyli to rok... Tak, za tamten sezon. Za tamten sezon. Tego roku była już w rozpłodzie, dlatego tych młodych trochę więcej z niej jest. Tak jest. Prezentujemy kolejną samicę, też 5-latka. To jest numer 2604. Ta samica już w swojej karierze była dwa razy w zespole lotników w czwartym i w trzecim zespole lotników Polski. Była także w zespole tym lotników umie w kategorii B. Tam miałem drugiego przodownika mistrzostw Polski. I na średnim dystansie 13 w Polsce też była w konkursie redakcji. Także bardzo fajna samiczka, już przez ładnych parę lat tutaj reprezentowała nasz gołębnik w różnych zespołach, w kategoriach. Także to. A gołąb się wywodzi, tu jest oryginał tak jakby od Roberta Lecha Odzięcia. Jest to samiczka z Houbena, z Pancho i z drugiej strony ze Stoksa. Z brata Plato. Jest taka troszkę budowy dłuższej. Bardzo fajnie jest ta samiczka, lata na wszystkich dystansach. Teraz następnym gołębiem, którego prezentujemy, jest to samiczka roczna. Chyba ona jest 13 w Polsce w konkursie redakcji w rocznych samiczkach. O numerze 7455. Matką tej samiczki to jest siostra tej połowej poprzedniej 3250. To jest z Kleine Kanibala 6660 i ze Speedo 7678. A od strony ojca to jest imbret z Faraona i Arka Bittnera z tej 17520. Także linia Fineke dalej gdzieś tu jest w tych gołębiach i już roczna samiczka też bardzo fajnie się już pokazała. Ona zrobiła tego roku 3 razy 500 i 2 razy 700 w konkursie też. To tak dla potwierdzenia, jak pan mówił, że roczniaki nie mają ulgi. No nie mają niestety. Musi wszystko lecieć, także myślę, że to jest jeszcze przyszłość przed nią, bo fajnej budowy taka mocna dosyć samiczka jest. Zresztą te gołębie one potrafią lecieć przez ileś lat, także. Następna samiczka jest to też, to jest już dwuletnia, ona ma 12 konkursów tego roku, jest 39 lotniczką Polski, z 793 numer. Jej ojcem to już jest z kolei wnuk Marcina Kręca z tych Olimpijczyków i ze strony matki to jest prawnuczka następnej olimpijki, tej 10797. Ze strony matki to jest też ze Speedo, z tego samca, czyli to jest dziadek tak jakby jej i od dołu ze strony Tadeusza Pałki z czerwonej samiczki. Też bardzo fajnie leciała loty te długie. Była typowana do GMP na wszystkich lotach. Jeszcze jej skrzydło zaprezentujemy. A może przełożymy, bo to ostatnie lotko coś bierze. Tak, już kończy w zasadzie tą lotkę, także. Tak, następna samiczka, po której będą młode też na aukcji, to jest 3023.
Jej siostra jest 30-22, zaraz zaprezentuję zaraz po tej. Jest to samiczka, która też jest w zespole lotników. Ona przez te swoje lata też wylatała bardzo fajnie, bo była i w zespole w kategorii B. I co roku po 10 konkursów zdobywa, także ona była na średnim dystansie 10 i 16 w Polsce. Tam zdobyła 1., 6., 8., 10 konkurs, także że bardzo fajnie też latała na średnim dystansie. Zaprezentujemy teraz jej skrzydło. Następna jest samiczka, ta co wspominałem wcześniej, 30-22, jest to siostra tej 23. Ona była najlepszą lotniczką oddziału jako dwuletnia. Wywodzi się też ze Speedo, z tej brata mojej najlepszej samicy rozpłodowej. I ze strony matki to jest z Mirandy, która też jest taka linia bardzo dobrych gołębi na średnich dystansach właśnie. Następna samiczka, po której będą tam młode na aukcji, jest to samiczka o numerze 702. Obrączka troszkę już taka wyblakła, bo to... A wcale jeszcze nie jest taka stara. Tak, jeszcze w kwiecie latania, jak to się mówi. To jest dwuletnia samica. Jest to dwuletnia, ona była też w zespole lotników i też zaliczyła tego roku 10 konkursów. Wywodzi się też jej ojcem, to jest syn tej pary rozpłodowej, czyli po tym 66-60 i 76-78. A ze strony matki to jest z tej mojej samicy, tam nazwałem ją Szpica, ona 4 razy pierwsza była na oddział. A ojcem jest z kolei, znaczy dziadkiem może jej, to jest linia tych rudych moich. To jest samca takiego 6109, który był 3 razy reprezentantem na ogólnopolskiej wystawie. Następna samiczka, która jest w konkursie redakcji 12 lotniczką Polski, 7709. Roczna. O, jeszcze ostatnie piórko tam dorasta. Ona jest siostrą tej 3250, tej najlepszej, co i drugiej lotniczki Polski, co wcześniej omawiałem. No i wywodzi się z tego samca 6660, z Kleine Kanibala i matką jest 7678 z Speedo. Czyli już jako roczna też z tej pary bardzo fajnie się pokazuje. I teraz można powiedzieć, zaprezentujemy rodzynka, no bo wśród tylu samic, które prezentowaliśmy, w końcu pierwszy samiec, dwulatek. Tak, jest to samiec o numerze 574 z 20 roku. Jak tu żeśmy wspomniali, że jest jeden rodzynek, samczyk tego roku się, znaczy on już jako roczny pokazał, że bardzo fajnie leci i go wstawiłem do 50 nawet i wylatał 13 konkursów. Jest to drugi lotnik okręgu i 5 lotnik w Polsce. To rozumiem, że w tej drużynie konkursu redakcji jest 9 samic i on? Tak. Jeden samiec i on się wywodzi, to jest linia Paco z Patryka Van Oppen i ze strony matki też z imbret z Klaudiny, z Van Oppena. A gołębie te wywodzą się od Roberta Lecha. Teraz zaprezentujemy ostatniego gołębia z lotników. Natomiast gołębia, który w swojej karierze trochę kilometrów wylatał, konkursów
zdobyła, no można by powiedzieć, że tyle prawie co te wszystkie, które prezentowaliśmy w tym sezonie, bo to jest pana weteranka. Tak, to ona zdobyła w swojej karierze 88 konkursów, już 2 lata jest wycofana z lotów generalnie. No teraz jeszcze się gdzieś tam tak trochę brzydko wygląda, bo się gdzieś tam naniosła, jeszcze jajka ją miała, nie zauważyłem. I tak trochę nie za bardzo. Jeszcze się bierze na spokojnie. No, jeszcze tam jednolotko ma do rzucenia. Tak, no ale 88 konkursów przez 9 lat lotowania. Tak. No była 2 razy najlepszą lotniczką oddziału. I ona właśnie wywodzi się z tej linii, którą na początku zapowiedzieliśmy, że już przez 20 lat udało się utrzymać w hodowli. Tak, jest to z takiego samca 168, on był bezpośrednio synem tej pary rozpłodowej, tych rudych. No, chociaż wspomnę, że to ze strony jeszcze matki to jest z olimpijczyka od Roberta Smolisa. Smolis Macko, co kiedyś lecieli, tak mieli olimpijczyka w kategorii A. Ale ona leciała wszystkie loty długie, nawet w ostatnim sezonie była 2 w okręgu z lotu maraton. Tak na sam na koniec. Zakończenie. Tak. To tak na tym torcie tylko dołożyła wisienkę. Tak. Także teraz już jesteśmy w pełnym składzie. Jest z nami pani Dorota, witamy. Witam. Będziemy sobie rozmawiać o przygotowaniach w hodowli. Odnośnie tego, jak u was wygląda przygotowanie do sezonu. Zaczniemy sobie od tematu łączenia gołębi. Czyli kiedy gołębie parujecie i z jakiej metod, jaką metodą jakby wchodzą w ten sezon, startując te pierwsze loty? No, parujemy gdzieś w połowie lutego, jeżeli są warunki, jeżeli nie, no to troszkę później. Generalnie to wychowują młode. Ale po 2 młode normalnie? Po jednym, bo staramy się przerzucać tam pod te roczne trochę. I także, no niektóre pary 2, niektóre 1. No i także 2 tygodnie przed lotami tak planujemy, żeby one już były bez młodych, bez niczego, tylko już na wdowieństwo. Czyli od razu. Mhm. Na wdowieństwo. Rozumiem, że tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ewentualnie kiedy znoszą jajka, to u was tylko jakieś ziołowe kuracje, czy na jajkach wtedy już coś dostają na rzęsistka? To znaczy tak jak wcześniej tam mówiłem, robimy kurację taką już tak jak teraz i o tej porze już są po kuracjach i będziemy robili badanie. Jeżeli nie będzie nic, to nawet na jajkach czy tego, no to nie ma sensu, bo co? Czyli nigdy w ciemno. No a tak generalnie to żona tu przygotowuje te zioła. No właśnie, i dlatego teraz sobie trochę o tym porozmawiamy, bo mówił pan, że dużo kuracji nie ma, ale jest sporo takiej profilaktyki ziołowej w hodowli. Też swoich naturalnych, rozumiem. Tak, tylko naturalne. A swoje naturalne? Swoje naturalne mamy na ogrodzie, na polach rosną. No, dużo pokrzywy zbieramy. Młode bardzo potrzebują, bo jest dużo żelaza, to raz. My na nasze włosy też używamy pokrzywkę. Tak. Także młode później mają piękne pióra po pokrzywach. No właśnie. No, tak ale to normalnie suszycie i... Tak, są suszone, młynkowane i do karmy dodajemy. Bo wcześniej parzyliśmy herbatki, ale myślę, że takie... Lepiej tak od razu naturalnie. Lepiej, tak, bo to na jakimś oleju, na deksacholu zwilży się karmę i do tego ziółka. Na robaki podajemy wrotycz też suszony. Liście orzecha włoskiego. O proszę. Też bardzo dobre. Też? Ale to wtedy jak? Liście orzecha włoskiego? No też suszymy. Też suszycie i też na karmę? Tak. Mieszamy to taką wszystko. Dziękuję. Oregano. Też oregano, no tak. Tam 25 kg sobie nasuszyli. O proszę. No, to jesteście przygotowani na następny sezon. Tak. Znaczy to idzie tego trochę, nie? Bo to jeżeli to się systematycznie podaje tam, to... No i dużo podajemy właśnie, jak już siedzą na tych jajkach, no wiadomo, też potrzebują, a jak młode są, no to, bardzo dużo ziół zdziobują. Bo można nawet takie suche mieszanki sypać do korytka i one też sobie bardzo... No, ale jeszcze dodatkowo tam z patrona te ziołowe też... Kołacze takie, nie? No to można też tam...
podrzucić. No, no Sedachol z Patrona, to tak rzeczy z tej firmy Patron też trochę... Patrona, no to też takie ziołowe głównie produkty. Tak, oni tam mają właśnie takie na ten, ale ten Dexachol to też na wątrobę z tego, to przeważnie na Dexacholu to wszystko gdzieś tam mieszamy. Zmierzacie po prostu karnetem Dexacholem. No oni tam mają też takie fajne tam Vegeta, tak? W tych produktach takie też do wody to podajemy. A, no to tam więcej takich warzywek jest. No, no właśnie miałem pytać. Soki też... buraczane. Generalnie... Nie, to... W tej wegecie jest, no. Kiedyś robiliśmy takie mikstury z czosnek, cebula, tam takie, no ale to teraz już trochę wygodniej chcemy. No tak. Akurat pracy z tym jest zazwyczaj sporo, bo możemy to przygotować no. I to sobie rozumiem, szykowaliście zawsze tam już na dłuższy czas. Tak. No to już ziółek trzeba nazbierać na cały rok. Ale nie, to mówimy o tych miksturach. Tak. O tych warzywach i tak dalej. No, co żeśmy kiedyś robili. To robiliśmy w lutym takie kuracje warzywne, ale to już dosyć dawno. A teraz generalnie, tak jak wcześniej mówiłem, tam na tych z Taube Medic, te na kokcydie, na rzęsiski, Trichococcus tam chyba bodajże, tak, adeno, coś tam. Salmostop, adenostop. Tak, to z tych, no na grzyby. Fungi, tak, fungi xazol, tak. To i na grzyby też z tego ladrup, nie, z tej firmy, mytek. Ten mytek. No i impact, no tak jak wcześniej co wspominałem, tam żeśmy tego, to. A załóżmy, jak stosujecie takie produkty jakieś ziołowe i tak dalej, to... Macie na przykład tak, że musi to być podane przez kilka dni z rzędu, czy raczej to jest tak wedle uznania? To tak raczej wedle uznania, chociaż codziennie coś, na przykład dzisiaj pokrzywa, jutro może być wrotycz, pojutrze coś innego. Ale to tak systematycznie podajemy, a takie kuracje jak ten impakiem, ja na przykład to teraz przez 10 dni robiłem ciągiem. Tak, ciągiem i tu na nerki, na wątrobę też przez 5 dni później tym, nie? I to taka kuracja. Potem właśnie teraz będziemy robili badania. Jeżeli coś będzie, no to będziemy coś działać dalej. Jeżeli nie, no to dalej zioła tak systematycznie w tygodniu. Raz na wrotycz, raz na kokcydia, raz na rzęsiski. No tak, żeby to... No jeszcze te żółte krople, ale to w sezonie podajemy, nie? Yellowdrops, tak. To już tak systemat. A poza sezonem w ogóle? I też, ale to więcej już tymi ziołowymi, czy z tego Stauben Medic, a te krople już tak rzadziej. Ale w sezonie to co tydzień dostaje. Co tydzień, ale to od razu jak... Po locie, tak. Jak rozdzielacie? Wieczorem, no. No to akurat, to już indywidualnie trzeba. Mogą różne rzeczy. Tu już na karmę dostają zaraz na wieczór, już na karmienie wieczorne dostają właśnie te krople. Ale to krople też dajecie indywidualnie, czy tylko na karmę? Nie, na karmę dajemy. Na kiedyś karmę. Żeśmy się brudzili tym, ale... No nie, właśnie, bo to później... Ale... Jakby było 15 sztuk, to można byłoby się bawić. No właśnie. No, sporo gołębi jest, także tutaj na karmę i... I też jest dobrze. Czyli teraz rozumiem tak. Gołębie wychowują młode. Rozpoczyna się sezon. Jak wygląda karmienie, powiedzmy tutaj na początkach? Najbardziej mnie interesuje ta zmiana karmy, kiedy one mają młode i kiedy te młode odstawiamy. Jak to płynnie zrobić, żeby jakby nie narazić się też na jakieś ewentualne problemy z trawieniem i tak dalej, bo często słyszy się w hodowlach, że na początku lotów lubią się pojawiać takie problemy. Może właśnie przez to, że te młode dopiero były chowane i gołębie trochę są osłabione. No, mówię tak tu jak, o zapaleniu wola i tak dalej. No, tak jak wcześniej wspominałem, że to 2 tygodnie gdzieś przed lotami już mamy te młode tak jakby odsadzone. Powiem tak, że samice są odsadzone, bo samce gdzieś dokarmiają jeszcze nawet, ale samce nie są lotowane, bo takie jak tego, tylko samice i samice są w osobnym już przedziale. I tam zmieniamy tą karmę tylko z początku na MDM, tą werbę. Myślę, że za 2-3 loty i tak jakoś wchodzimy już w tygodniu z Bayersa, z tą karmą Galaxy Light, nie tą lekką, a później jak są już dalej w sezonie, to tą Energy, nie? To dodajemy już 500 czy tego, to już tak mieszamy, już te karmy zostają tylko te z Galaxy, z Bayersa, nie?
Bo właśnie tutaj jest o tyle dobrze, że ewentualnie gdyby coś się miało dziać jeszcze, to te dwa tygodnie przed sezonem można coś tym gołębiom podać. Tak, tak. Ale samice rozumiem, one są rozdzielone wtedy te dwa tygodnie przed i samce dochowują? Nie, nie. Tak? Po prostu te młode już, one są na tyle, znaczy nie wszystkie, bo to nieraz tam jest 2, 3, 4 dni różnicy z tymi młodymi, to tam one tam jeszcze te samce dokarmią, one zostają i później je przenosimy już na gołębnik. Znaczy częściowo, bo to tak nieraz jest, że parę zostanie, z 10 młodych może zostanie, to się tam gdzieś je później dostawi, ale generalnie samice już są i samce też tak, no mówię, 3, 4 do 5 dni już są i samce też nie mają nic, już gołębniki są puste, czyste. Nie? Tak jest. A zawsze lotowaliście tą metodą, czyli rozdzielanie gołębi już przed sezonem? Nie było u Was tak, że czasem na przykład rozpoczynamy od młodych? Bo chcę się zapytać o to, czy jak z tą formą lotową w sezonie, w sensie na całej przestrzeni sezonu 14 lotów. Gołębi po 14 konkursów, często się słyszy, że no żeby jeszcze nie rozdzielać, tylko do drugiego, trzeciego lotu poczekać, żeby one później lepiej sobie radziły i nie straciły tej formy. Rozumiem, ja to tak robiłem może 10 lat temu. Aha. I zauważyłem, że loty się u mnie kończyły, a gołębie w takiej formie były, że jeszcze ze 2-3 loty mogły spokojnie latać. One dopiero, początek był taki troszkę gorszy, ale ta końcówka to jeszcze mogła spokojnie, ale już się loty skończyły, niestety gołębie w formie były. I tak teraz, że już tak od iluś tam lat robimy tak, że 2 tygodnie przed tym rozłączamy i wytrzymują. I nawet pierwszą, drugą, no to już jak drugą lotkę wyrzuci, to już jest... No tak to przeważnie, albo na pełnym skrzydle, albo jedno lotko i one są w takiej formie akurat, że wytrzymują cały sezon bez problemu. Chciałbym zapytać, jak wygląda taki dzień z hodowli w sezonie lotowym, nie teraz, tylko w sezonie lotowym, czyli obloty ewentualnie samic samców są 2 razy dziennie wykonywane normalnie, czy samice na przykład latają raz? Nie, są samce i samice wypuszczane rano i wieczorem, bo raz żona wypuszcza, raz ja, zależy kto tam wcześniej wstanie, komu się chce. Kto pierwszy staje, ten wypuszcza gołębi. Tak. Staje o drugiej albo o trzeciej, to wypuszcza. Aha, to jeszcze pacienku, jak się rozbiegnie, to wyskoczą. Różnie to bywa, czy żona, czy ja, no także to, ale obloty są codziennie. No chyba, że jak są upały, to wieczorem nieraz nie wypuszczamy, bo zauważyłem, że gołębie, że to nic dobrego z tego nie wychodzi, bo się wypuści gołębie bezpośrednio, znaczy momentalnie jak wylecą z gołębnika, to widzę, że siadają, wymiotują, no nie ma oblotu, to nie ma sensu, nie? Ale to przy takich upałach jak jest, a tak generalnie to... No a ewentualnie właśnie jeśli jest taki moment, gdzie są te upały, wieczorem nie ma oblotu, karmienie wygląda dokładnie tak samo ilościowo i tak dalej, jak przy tym, gdyby był oblot? Znaczy tyle samo dostają karmy i no nie zauważyłem, żeby zjadają. Mam z tym karmieniem, to mam już tak gdzieś, nie wiem, człowiek przez tyle lat może sobie już doszedł do jakiejś tam takiej wprawy, że no zauważam po prostu jak z tą karmą postępować, czy więcej, czy mniej, czy za, nieraz żeby za dużo nie było, nie, no to tak już widzę, nie, po gołębiach, po zachowaniu gołębi. Po prostu. Czyli na wyczucie po prostu. No i właśnie teraz początki sezonu, jeśli chodzi o karmę. No bo rozumiem, że na pewno karma nie jest taka sama na maratony czy 500-ki, jak na te pierwsze loty. No nie, tak jak wspomniałem, że to jest ta werwa, nie? Z MDM-u, to już taka lżejsza karma trochę jest. No i ta light... Ale cały tydzień jest taka sama karma założona. I tak, tak. Ja w ogóle w sezonie, jak już później dochodzimy tam na przykład no już od 300 na przykład tam, czy tego, to jak jest tylko Galaxy, jest ta light i energy. Żadnej innej karmy nie ma. Żadnych diet, żadnego super diety, nic. Tylko te dwie karmy. No ale to wtedy tam nie ma żadnych nasion strączkowych w tych karmach, nie? No nie, one są, no niby ta jest light, ale ona jest taka, można by powiedzieć, że jest dosyć mocna, nie? A tamta już to rzeczywiście taka jest też, no zresztą jak ktoś tam na tych karmach leci, to wie, nie? Że te karmy są takie dosyć mocne, nie?
I także przez cały tydzień, jedynie nawet 500-ki, jak są, się szykują gdzieś tam z wiatrem czy coś, to tą energię dostają w czwartek albo w piątek na wieczór, także i to też nieraz pół na pół, różnie to bywa, nie? To obserwuję, jakie tam, jaki lot się zapowiada, czy z wiatrem, czy pod wiatr, czy ciężko będzie. No, czy maratony, to maratony to przeważnie już dobrze są karmione już od środy, czy od wtorku nawet są już tą energetyczną, nie? Ale to sama energetyczna po prostu. Tak, to już wtedy sama energetyczna. Dostają tylko po przylocie, na przykład jeżeli mamy lot 300 km poprzedzający maraton, no to dostają wieczorem tą lekką karmę. Poniedziałek rano jeszcze lekka i później już idzie energia. Energia. No bo to w czwartek już wkładamy, także... Nie ma czasu. Nie ma... No a jakąś zapas energii muszą mieć te gołębie, nie? Bo ja gołębie karmię tak... Po prostu są karmione cały czas tak dosyć, żeby no nie było za słabo im, no po prostu. Wiem. Czyli, ale też nie są tak, że przekarmiane. Nie. Leży na przykład. Nie, tego nie ma. To tak jak wcześniej wspomniałem. Mam jakieś takie wyczucie już, nie. Widzę po gołębiach, jak one się zachowują, czy one potrzebują, czy nie. No i to tak to się odbywa. A jeśli chodzi o jakieś dodatkowe ziarna osobno, czyli czy ziarna, czy mam tu na myśli orzeszki, ostropest, konopie, Kiedyś konopie dodawałem, ale widzę w tych karmach energetycznych to jest tego wszystkiego tyle, że myślę, że to wystarczające jest. Nie ma już potrzeby. A jeśli chodzi o suplementację, bo tak jak rozmawiamy, to praktycznie białko strączkowe nie funkcjonują w karmach. No raczej nie. Więc nie ma ewentualnie jakaś suplementacja białkowa? Też tak jak najmniej tego wszystkiego. Ja w ogóle tej suplementacji to tak, ja wiem, ograniczam się też z tym wszystkim. Ja to bardziej w karmach też jest dużo witamin, dużo tego wszystkiego, także to jedynie tyle, co tak mówiłem, te żółte krople po locie, żeby tam je oczyścić z tych różnych rzęsisków, czy... No a jeszcze co? Jeszcze te podajemy poniedziałek rano te kryształki z na odplegnianie. Aha, do dzioba? Do dzioba, no. Indywidualnie. Ale to co tydzień, czy...? No już później, jak się zaczynają 500-ki, to tak. Bo to już jak gołębie są tam pojone, karmione, tam w kabinie przebywają dłużej, to, bo to już wiadomo, rano koszujemy wtedy na 500-kę, w czwartek, w sobotę puszczamy, także tam są dwie doby prawie w koszu, także to... Także można powiedzieć, że trzeba sobie to upraszczać w hodowli, żeby... Myślę, że czym mniej, to może lepiej, żeby nie przesadzić z tym wszystkim, bo teraz na rynku jest dużo tych produktów do suplementacji i nie wiadomo co podać, a przykładowo niby jest to samo, tylko każda firma coś tam wymyśli, nazwę inną i jest już niby co innego, ale to jest to samo. Nie w ja patrzę przeważnie na składy tego wszystkiego, jak co jest w składzie tam. Tak, i wtedy załóżmy można dublować dane produkty, nie? No bo tak, z jednej firmy, z drugiej, a tu się okazuje, że to jest to samo. I później gołąb zamiast ma dostać to raz, to dostaje trzy razy, nie? Bo potrójną dawkę tak jakby, nie? Bo się poda jeden dzień, drugi i niby inna nazwa, to samo jest. Tak. A elektrolity w waszej hodowli funkcjonują przed lotem? Bo po locie domyślam się, że pewnie tak. Natomiast temat elektrolity przed lotem. Przed lotem to zależy, jaki lot się też szykuje, nie? Bo nie zawsze. Załóżmy, że się szykuje wymagająca 500-ka. No to tak. Tak. Ale to jest pojenie jedno, załóżmy tam... Tak, jest. Jedno przed lotem na przykład albo piątek wieczorem, albo sobota rano. Aha. A jeszcze w sobotę może być ewentualnie. No to, ale to tak jak w piątek, znaczy dostają, to w sobotę już nie, a jak dostają, no zależy jak tam, jak to się wszystko wygląda. Generalnie po locie to dostają, bo tam z tą witaminą B takie mam elektrolity z... Kurczę, takiej firmy zapomniałem już. Ale witaminę B i elektrolity po locie, a witamina B w ciągu tygodnia przed lotem? Nie. Przed takimi dalekimi lotami nie? Nie dajemy. Nie dajemy. No jedynie mówię to... Tam z tego Bifsa produkty trochę tam... No ale to takie zakwaszacze, jakieś drożdże.
No i to na tym... Obcepnie bułkowy. No to też tam... Też w sezonie, na początku tygodnia. Też w sezonie, tak. Do rozpłodu. Także dużo swoich... To co gołębie, to i my, albo odwrotnie. Aha. My też pijemy ocet jabłkowy. Też. I ziółka tak samo. Tak jest, czyli tej suplementacji, właśnie nawet teraz ostatnio jak nagrywaliśmy kilka materiałów odnośnie maratonów, to często właśnie hodowcy powtarzali, żeby nie przesadzać z tymi suplementami na maraton, bo te gołębie po prostu mają taką małą tą wątrobę, że one tego wszystkiego nie są w stanie przerobić. I czasem może rzeczywiście za dużo wszystkich suplementów to jest jakby odwrotny efekt. Obciążenie, tak, obciążenie na rynku. Za dużo czegoś, witaminy można przedawkować. Przedawkowanie witamin jest gorsze niż niedobór. Staramy się jak najmniej tego wszystkiego używać, nie? Ale no, odbudować trzeba gołębie na przykład po jakimś ciężkim locie. No ale załóżmy, jak teraz jest karma taka dietetyczna po locie, no to teraz jak je odbudować, żeby je szybko postawić? No ale właśnie my nie dajemy żadnej diety, nie? My dajemy tą z Bayersa, tą karmę. Tu... z tego. Znaczy werwa to ona tylko idzie na sam początek lotów, nie? I na młode później. A tak to już, tak jak mówię, jak się już... No, ale generalnie ta karma z Bayersa, ona jest taka dosyć lekka, bo tam są węglowodany i tak dalej, plus energia. Ale tam nie ma tego żadnego białka. No tak jest, w tej lekkiej tam troszkę, ale to jest niedużo tego, nie? Niedużo jest. Ale jakoś, ja już 4 lata na tej karmie lecę i tak jak żeśmy tam rozmawiali właśnie, bo kiedyś tam dawniej to też tam jedna, druga, trzecia jakaś tam faza, coś człowiek kombinował, ale później jak, bo tam Robert Dzięcznie sprowadza te karmy i... Właśnie tam dużo hodowców leciało na tej karmie, na tych dwóch tylko fazach, tak jakby, nie? Lekka i ta. I to, Galaxy Light i Galaxy Light. Tak, one tak już są tam zbilansowane, że tam mało czego trzeba do nich dodawać, nie? No i tak jakoś lecą gołębie i jest dobrze. I potrafią trzymać cały sezon. Tak, tak. No właśnie, czyli z tymi grochami może też nie trzeba tak bardzo. No groch jest tak, myślę, że to... No, znaczy tam wcześniej dla młodych czy coś, to tak, to te grochowe są karmy. Czyli po odstawieniu ewentualnie. Tak, to już no, młode tak. I, no i w rozpłodzie do wychowania to tak. A tak to w czasie sezonu to tak mówię, dwie te karmy. Ta pierwsza tylko ta werwa co idzie, to ona idzie do te loty do 300 km, bo tam mamy 100, 150, tam chyba 3 loty mamy. Krótsze. No tego 4 mieliśmy, a tego roku już będą 3, bo tą no 300 tak, musimy dołożyć. To już tak wcześniej nawet już zacznę z tą karmą. No i tak to jest. Tak, a jeśli chodzi o te początek tygodnia i właśnie takie zabezpieczenie gołębi, to tylko te krople, jakiś propolis ewentualnie i tak dalej. Stosujecie też? Nie, te krople tylko i no drożdże tam, no to mówię to z tych ocet, tak, zakwaszacze, dużo z tego zakwaszacza wyjdzie. Zakwaszacza dużo? On idzie tak z początku nawet chyba 2 czy 3 dni, zależy tam. Tak jest, także teraz zaprezentujemy sobie kilka gołębi z gołębnika rozpłodowego i opowiemy o nich. Opowiemy właśnie, na jakich gołębiach też jest oparta hodowla głównie. Także teraz przechodzimy do zaprezentowania gołębi rozpłodowych, bazowych gołębi rozpłodowych. Tutaj powiemy też trochę właśnie, na jakich gołębiach bazujecie. Zaczniemy sobie od samic. Tak. Pierwsza samica. Pierwsza samica jest to jedna z najlepszych samic rozpłodowych, która wydała właśnie tą drugą lotniczkę Polski. Teraz ta 12 roczna, co jest. Kilka też samic, które wygrywały loty okręgowe z maratonów. Jest to samica o numerze 76-78. Ona wywodzi się ze Speedo, z Marka Bosmansa i ze strony matki z Mirandy, z Patryka Van Oppen. A ona generalnie pochodzi. Nabyłem ją o wzięcia u Roberta Lecha. Posiadam jeszcze jej siostrę i 4 braci. Jeszcze jej skrzydło pokażemy. Prezentujemy drugą samicę rozpłodową.
Jest to samica o numerze 2632. Jest to siostra tamtej samicy poprzedniej ze Spido. Z tej samicy wychowałem też bardzo fajne już gołębie. Ona w rozpłodzie mam chyba z tej jednej i z drugiej samicy co najmniej 10 albo więcej gołębi, które są w rozpłodzie. Bardzo fajnie po nich też lecą i tego roku młode i rok poprzedni, także że następna ta samiczka też ze Spido jest bardzo, bardzo fajna. To taka można powiedzieć teraz bazowa linia na gołębniku. Tak, tak. Mam sporo gołębi właśnie ze Spido, z imbredów, bo mam, tak jak wspomniałem, ta co poprzednia była 76-78, ta samica to jest siostra. Jeszcze mam trzech braci oryginalnych z tej właśnie pary, nie? Są wszystkie od Roberta Lecha, te gołębie. I jeszcze później pokażę tego samca 66-60, który był sparowany właśnie z tą 76-78. To mam też na gołębniku rozpłodowym bodajże z 12 czy tam 14 dzieci tej pary. I dlatego to wszystko tak się no kręci się w koło tych gołębi. Następna samica to jest od Patryka Van Oppen, to jest o numerze 21-68-203 z 15 roku. Jest to córka Paco. To jest ta linia tych gołębi, gdzie tam pokazywałem tego samca, który był piąty w Polsce, co 13 konkursów tego roku zdobył. To jest właśnie z tych gołębi. Taka to jest samica z którego roku? Ona jest z 15 roku. Siedmioletnia. Tak. Pokażemy jej skrzydło. Chciałem zaznaczyć, że te gołębie z linii Paco na innych gołębikach bardzo dobrze się też spisują, także to taka linia jest bardzo dobrych gołębi, które wygrywają maratony. Następna samica to jest z linii Fieneka. Jest to matka drugiej lotniczki Polski w 2020 roku. Ona jest o numerze 18-180. Zaznaczę z tej linii Finekę bardzo dobrze mi ta, co jest w tym roku, samiczka też, pokażę jej matkę, to też z linii Finekę się wychodzi. Tak jest, pokażemy jeszcze skrzydło. Następna samiczka z linii Fieneka to jest samiczka o numerze 2799. Jest to matka najlepszej lotniczki okręgu z 2006 roku. Za chwilę przedstawię jej matkę i ojca. Jeszcze są u mnie na gołębniku. Następnym gołębiem z linii Fineka jest to samica rozpłodowa 17520. Jest to od kolegi Arka Bittnera zakupiona. To jest też imbredowana na tego samca 151. Jest to babka tej najlepszej lotniczki, czyli tą poprzednią, co pokazywałem, to jest matka jej. Powiem, że po tej samicy na innych gołębnikach też bardzo dobrze gołębie w rozpłodzie się spisują. Następną samicą rozpłodową jest samica o numerze 23-41-609. Jest to babka mojej drugiej lotniczki okręgu. Niestety lotniczkę tą nie możemy zaprezentować, bo akurat jest na wystawie ogólnopolskiej w kategorii C. Wystawiona jest najlepsza w okręgu Wrocław.
tej lotniczki matka akurat to jest po tej samicy i po samcu z Iwana, którego też przedstawię tam za chwilę. Także teraz zaprezentujemy 5 samców rozpłodowych. Zaczniemy sobie od... Od jednego z najlepszych samców, to jest 6660. Tak, to jest ten, o którym wspominaliśmy wcześniej. Tak, co on tam wydał już tych sporo gołębi lotowych i rozpłodowych. Tak jest, przypomnijmy, ten gołąb wywodzi się z czego? On się wywodzi z linii Kleine Cannibal i ze strony matki Het Silver. Z połowy to jest herboca samica. Bo akurat jego dzieci, wnuków trochę w hodowli u was jest. Tak, to jest co najmniej ponad 10 gołębi. On właśnie jak był sparowany z tą samicą 76-78, to z tej gołębi właśnie tam ponad 12 chyba jest w rozpłodzie. I zaraz za chwilę pokażę jego brata, który był sparowany też z siostrą tej 76-78, też sporo gołębi jest na rozpłodzie, czyli takie same łączenie, tak. Następnym gołębiem jest gołąb o numerze 10621. Jest to brat prezentowanego wcześniej samca 6660. Tak jest, on jest młodszy od tamtego. On jest o rok... Z 16. Tak, on jest 15. O rok młodszy, tak. Także, a one są tu od początku? Tak, one u mnie są od początku, od młodego te gołębie. Też to są od Roberta Lecha te gołębie wszystkie. Także już trochę czasu było, żeby je sprawdzić. Tak, one już są sprawdzone w rozpłodzie i dlatego ja sobie tak połączyłem, takie same kojarzenie zrobiłem 2 lata temu. Wychowałem sporo młodych w rozpłodzie i no i tam możemy zajrzeć na listy tegoroczne, młode jak leciały, także naprawdę dosyć fajnie z tych gołębi. Tak jest. Właśnie jak rozmawialiśmy, to przeglądaliśmy te listy, to właśnie mówił pan, że z tych gołębi głównie tam. Tak, bo bardzo dużo gołębi z nich już wychowałem po prostu do lotów. Znaczy z ich dzieci, tak. Tak. Następnym gołębiem jest to gołąb 76-77. Tak. Jest to brat z gniazda tej samicy 76-78, to jest gołąb ze Spido i Mirandy. Wcześniej, co żeśmy pokazywali, te 2 samice z gniazda, to są właśnie akurat po nim. Aha. Te 2 lotniczki. Skrzydło pokażemy. Następnym gołębiem, który jest w rozpłodzie, to jest gołąb o numerze 380. Tak jest. Z 14 roku. Jest to ojciec tego 5. lotnika Polski w konkursie redakcji, 2. w okręgu. I on się wywodzi z linii Paco. To z tej wcześniejszej samicy, co pokazywałem, tylko że to jest wnuk, a ona jest córką. Następnym gołębiem, który jest bardzo dobry w rozpłodzie, to jest gołąb o numerze 546, to jest starszy gołąb z 13 roku. Jest to bezpośredni syn faraona od Waldka Piszczały. Ten samiec wydał właśnie już po jego dzieciach bardzo dużo gołębi. Właśnie co wcześniej pokazywałem Swinekę, te samice lotowe. Bardzo dużo już lotników jest i dzieci w rozpłodzie. Nawet ostatnio, jak byłem nagrywać materiał u kolegów w oddziale Topczyce,
Hanek Stasiak, to właśnie oni tego finekę mają z tego samca. Z tego samca i z tej samicy, co tam pokazywałem od Bittnera, co tego. To jest właśnie z tej pary. I siostra tej pary to jest matką tej mojej najlepszej lotniczki tego roku, co jest. No, czyli to jest, czyli te gołębie już naprawdę wydały i gdzieś tam w Polsce i to u mnie tutaj bardzo dużo takich, te w ogóle swinekę, które to gołębie są, to są wszystko na linie tego samca, tak. No właśnie tam po tym rozpłodowcu, którego oni już u siebie mają, też dosyć już gołąb leciwy, to też samica w tym roku 13 na 13. No chyba tak, oni tam se chwalą właśnie tego. I ja tego roku będę chciał to sobie jeszcze takie zrobić, jeszcze raz takie pokrewieństwo, żeby sobie wychować do rozpłodu też gołębi trochę, bo to są już gołębie z 13 roku, to także to. Tak, jeszcze pokażemy tylko jego skrzydło. Dzisiejszy materiał zakończymy sobie na prezentacji gołębi rozpłodowych najlepszych. Jeszcze chciałbym kilka słów, żeby powiedział Pan odnośnie gołębi, które znajdą się na aukcji, bo przedstawiając lotniki, wspominaliśmy, że z każdego z tych prezentowanych lotników tam praktycznie będą dzieci dostępne. Jakie jeszcze gołębi będą dostępne na tej aukcji? No generalnie po tych najlepszych lotnikach i będą po tej, żeśmy nie wspomnieli o tej samicy, która jest na ogólnopolskiej wystawie też, bo tam ona jest druga lotniczka w okręgu, ale ona ma bardzo dobre koeficjenty w kategoriach, także że ona no, dosyć fajnie tego roku leciała, nawet ona była 6 razy chyba pierwsza u mnie. Nie zawsze się odbijała pierwsza, bo nieraz przylatywały 2, 3, 4, a ona jakoś Nie pchała się. Tak, zawsze gdzieś tam tego, ale w tych grupach zawsze ona była, także to taka fajna samiczka, dosyć szybka i ona najlepiej też latała u nas maratony. Bo jest w kategorii C, ale ma tego roku 3 maratony i ma koeficjent z tych 3 maratonów chyba 20 z groszem. Także że ma szansę na, no ale to zobaczymy, to nie ma co gdybać. Także z tej samiczki będą młode, z tej najlepszej lotniczki będą 2 młode, z tej 2604 2 młode. Z tej samicy, co jest finekę, co była w 2000 roku, i 2057 też 2 młode. Z 793 to jest jeden młody będzie akurat. Z tego samca co piąty w Polsce w konkursie redakcji są 2 młode. Żebym coś nie pominął. Z tej samicy 30, 23 i 22 te dwie siostry z gniazda są 3 młode. Jest jeden chyba rudy, a te są niebieskie 2. Co jeszcze z Iwana, bo tu nie wspomniałem, mam takiego samca z Iwana, która właśnie ta samiczka, co na ogólnopolskiej pojechała, to jest wnuczka jego, tak. I jest 5 gołębi z tej samicy 3250, co wspominałem wcześniej, ona była z 3 samcami i z każdego samca tu. To z tej połowej. Z tej połowej, tak. Z tej drugiej lotniczki i tej dziesiątej, co w maratonie na ogólnopolskiej była. Tak. I oprócz tego z tej pary rozpłodowej, znaczy tak, z tej 76-78 będzie jeden młody z bratem tego 66-60, z tym czerwonym 10-621 i 4 bodajże młode będą z tej pary 66-60 i 76-78, czyli z tej najlepszej pary, co mi wydała sporo lotników i co mam z nich gołębie w rozpłodzie, to tak to się przedstawia pokrótce i chyba mi się wydaje, że to będzie na tyle. Tak jest. Także ja serdecznie gratuluję osiągnięć w tym sezonie, a właściwie to gratuluję całej hodowli, bo spędzając, można powiedzieć, tu dziś praktycznie pół dnia mogłem zobaczyć, jak hodowla wygląda, jak wyglądają gołębniki. Tak jak rozmawialiśmy, większość wykonanych gołębników przez siebie, swoimi pomysłami i tak dalej. I powiem szczerze, że naprawdę imponujący widok. Gołębie zrobiły na mnie wrażenie.
Także mam nadzieję, że w tym sezonie te osiągnięcia będą jeszcze wyższe i tego Wam życzę. No dziękujemy i może się to ziści, tak, ale no jak będzie, to będzie. Sezon przed nami, materiał jest, jest z czym pracować, także... Także teraz tylko, żeby gołębie jeszcze chciały współpracować i... Tak, tak, żeby to wszystko... Nie mają wyjścia. Także dziękujemy, życzymy wszystkim dobry lot i pozdrawiamy. My również dziękujemy i dobry lot.